Siema, z tej strony ponownie Przemek z kanału Arachno Hobia Hodowla Ptaszników. Witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. W dzisiejszym filmiku, bez zbędnego gadania, mamy do wyseksowania oraz poprzekładania grupóweczkę Pepsi Loteria. Jest to grupówka, którą udało mi się rozmnożyć w tamtym roku. Był to filmik, który wyświetla Wam się notabene tutaj. Jest to kokon, który został odebrany przedwcześnie od jednej z moich większych samiczek tego gatunku. Okej, dla Was minęła pewnie chwilka, dla mnie natomiast było to około pół godziny ogarniania pojemników, ponieważ zapomniałem, że nie mam w ogóle już czystych, podziurkowanych wiaderek, dlatego musiałem skoczyć do magazynku, wymyć je, odkazić, ponieważ zawsze dla pewności, gdy wchodzi nowy pająk, te pojemniczki sobie wolę przemyć, po to, aby mieć pewność, że żadne bakterie, żadne pasożyty tutaj w tych pojemniczkach sobie nie bytują. Odkażę je w roztworze wody z octem, no i suszę, przemywam jeszcze raz wodą po to, żeby tego octu gdzieś nie było. No i co? Napełniamy torfem, lecimy. Pojemniczki ponapełniane. Oczywiście oprócz tego niezbędne będą nam drzwiczka. No i jakieś takie ścinki, korka po to, żeby te pańki tutaj jakoś pusto nie miały. Mogły sobie gdzieś zapęczynować do wylinki. No i żeby po prostu cokolwiek w tym pojemniku było. Więc tak, co? Aranżacja na szybko. Nie orientuję się, ile dokładnie tych trufilat mi tam zostało. Natomiast przygotowałem sobie chyba około 15, bądź niecałe 15 takich wiaderek. Zobaczymy, jak coś to przydadzą się do jakichś innych pająków. Tutaj widzę, trochę usypało mi się tego torfu, przesypię go sobie tak, żeby było porówno. Dociskamy. Tyk. Muszę iść jeszcze po korek. Jak teraz będzie wyglądać dalsza praca? Będziemy sobie wyciągać po sztuce, łapać ją pęsetką. Generalnie u tych pająków dosyć łatwo rozróżnić samca, ponieważ samcy mają naprawdę ewidentną kropę, jeśli chodzi o podwozie. No, tej wielkości są te rufilatki, mają gdzieś po te 3 dc. Uznałem, że sobie już je przełożę i zacznę gdzieś rozkarmiać też indywidualnie. No więc co, bez zbędnego gadania, bierzemy się za ich seksowanie. Uznałem, że rozegram sobie to w ten sposób, że przełożę cały ten korek, tutaj 3 sztuki, które siedziały na dnie, dlatego ich na ten korek specjalnie nie zaganiałem. No jak widzicie, są już fajnej wielkości, nabite sztuki. Już na wstępie udało mi się ogarnąć świetne porównanie, żeby pokazać Wam, jak wygląda samica i samiec tej samej wielkości. Postaram Wam się to teraz nieco bardziej przybliżyć. Na pierwszy ogień polecimy z samcem, ponieważ wiedząc, jak wygląda samiec, znacznie łatwiej będzie nam odróżnić potencjalne samiczki. Samce posiadają w tym miejscu płytkę płciową, podobnie jak samice, natomiast z tą różnicą, że u samców bardzo dobrze widoczne jest fusilae. To miejsce, które u pająków z całego tego rodzaju przy tej wielkości jest naprawdę bardzo dobrze widoczne. Generalnie widząc taką kropę, możemy mieć 100% pewność, że mamy do czynienia z samcem. Czego nie ma u samicy? Ponieważ samice oprócz tego, że nie mają tej kropy, mają tą płytkę płciową znacznie szerszą. Postaram się Wam teraz złapać jednego takiego osobnika i uchylić tą płytkę płciową. Zaczniemy od samiczki. No i tak, w tym momencie samicę musimy jakoś złapać. Używam do tego pęsety. Czy jest to niebezpieczne, łapiąc tak pajączka? Otóż jeśli zrobimy to umiejętnie i z wyczuciem, to pająkowi nic totalnie się nie stanie. Pająka łapiemy w pęsetę. Wyciągamy. Pająk w tym momencie jest tak naprawdę bez jakiejkolwiek możliwości, żeby nas ukąsić, czy też bez jakiejkolwiek możliwości odwinięcia się. Dociskamy pająka do ziemi, do regału. No i co widzimy? Bardzo ładnie uchylającą się płytkę płciową. Oprócz tego wielu hodowców stosuje także metodę takiej lekkiej penetracji tej szparki płciowej. Trzeba robić to z wyczuciem, ponieważ pająkowi można wtedy odwłok przebić, więc nie będę tego tutaj robił, tym bardziej na tak niewielkim pająku. Generalnie u Pepsi Loterii stosuje seksowanie tylko i wyłącznie właśnie z płytki płciowej. Seksowanie tak z podwozia na pierwszy rzut oka może często okazać się mylne. W temacie samców natomiast na pierwszy rzut oka jest widoczny ten punkcik. Tutaj o tle, że ta szparka się uchyla, ponieważ ten pająk jest naprawdę nabity. Ta kropa ewidentnie wskazuje nam tutaj na samca. Spróbuję na jeszcze jednej samiczce pokazać Wam tą płytkę płciową.
ponieważ no, ewidentnie jest różnica między tym a między samcem. Ta płytka zdecydowanie jest znacznie szersza, ma zdecydowanie inny kształt. Czy zatem seksowanie polskiej loterii jest łatwe? I tak, i nie. Ja uważam, że jest to pająk, przy którym naprawdę trzeba nieco bardziej posiedzieć, żeby nauczyć się, jak wygląda ta płytka płciowa. Nie działa to na tej zasadzie, że zobaczycie teraz mój film i bezproblemowo seksujecie każdą polskiej loterię, jaką macie. Ja nieraz sam mam z tym problem i często posługuję się gdzieś pomocą moich znajomych po to, aby zweryfikować swoje typy. Często słyszę też stwierdzenie, że polskiej loterię seksuje się tylko i wyłącznie z blinki. O tyle, że przy chociażby w polskiej loteria Formosa, która jest nieco bardziej specyficznym gatunkiem z rodzaju polskiej loteria do wyseksowania, może być taki problem, ponieważ te płytki są naprawdę mega mylące. To w przypadku całego rodzaju jest to tak naprawdę 99% skuteczność w seksowaniu, jeśli wiemy, jak to zrobić, wiemy, jak się za to zabrać, żeby po pierwsze nie uszkodzić pająka, a po drugie, żeby dobrze go wyseksować. To są tak naprawdę dwie najważniejsze rzeczy podczas seksowania tą metodą. Cały film na temat seksowania nagrał kiedyś Michał z kanału Spiders Online. Odsyłam was tam, ponieważ tamte ujęcia są znacznie lepsze, ponieważ teraz sobie przeglądałem nieco te moje kadry, no i na Noble one nie zasługują, natomiast no, takie mam warunki i staram się wam przekazać jakkolwiek tą wiedzę. No i co? W tym momencie zabieram się za przełożenie i wyseksowanie całego tego ruchomego korka. Nie ma tych rufila tutaj dużo, więc roboty także jakoś niesamowicie wiele nie będzie. Wrzucę wam na to jakiegoś krótkiego timelapsa i tyle. Ale oczywiście zanim zabiorę się za seksowanie dalszej części, warto przełożyć sobie te pańki, które już wyseksowaliśmy, po to, aby one zbytnio nam się nie myliły. No i samczyk rufilaty jest już w swoim pojemniczku. Teraz czekamy, aż nam dorośnie i będziemy mieli kolejny materiał dla naszych samiczek. Przymykamy i odkładamy sobie na półeczkę. Ta sama czynność jest powtarzana w przypadku samiczki, którą dzisiaj wyseksowałem razem z wami. Przepędzamy, zamykamy wieczkiem, podpisujemy samiczkę, odkładam na regał i tą samą czynność teraz będziemy powtarzać z całym tym ruchomym korkiem. A w sumie mogę wam zrobić na niego jakieś ładne ujęcia. Spróbuj takie coś wyseksować, co? Tak, agresywne balony. No, taki jestem niebezpieczny, co? Pokaż się. Fajne są te rufi. Jestem z nich bardzo zadowolony. No, piona. Wszyscy chcecie usłyszeć moje marudzenie, że wyszło mi nie wiadomo ile samców. Natomiast sam nie wiem ile czego wyszło. Widzę, że jest duża przewaga samic, co mnie cieszy. I wynik przedstawia się 8 samic do 6 samców. Czyli w grupóweczce mieliśmy 14 sztuk. Parę udało mi się wyciągnąć nieco wcześniej, ponieważ wrosły znacznie szybciej i udało mi się od razu wyseksować. Cóż mogę więcej powiedzieć? Myślę, że będziemy zmierzać do końca tego materiału, ponieważ tak naprawdę nic więcej dzisiaj nie planowałem. Czy te samice będą na sprzedaż? Nie, raczej wszystkie zostawiam u siebie w terariach, ponieważ bardzo lubię ten gatunek i chciałbym mieć takie swoje pokolenie tych rufilatek. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli macie jakieś sugestie odnośnie wideo, odnośnie treści, które się tutaj pojawiają, koniecznie proszę was o informację w komentarzu. Jeśli film się spodobał, standardowo proszę was o jakąś reakcję. Może być to nawet buźka w komentarzach, czy cokolwiek, co nie zajmie wam dużo czasu, a jakoś poprawi statystyki tego kanału. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!